Cześć, witam Was gorąco w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj gościem programu będzie E36 Cabrio, które od dłuższego czasu nie było tak naprawdę w żadnym odcinku. Była dość długa przerwa, ale może od początku. Nowy rok to nowe cele, nowe projekty, nowe postanowienia, ale zapytamy, co ze starymi? Co ze starymi postanowieniami, co ze starymi projektami? I w tym właśnie odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, dlaczego nic się nie działo przy tej E36, dlaczego nic przez dłuższy czas, jak dobrze teraz liczę, około 4 miesięcy nie było tutaj nic zrobione. Ano słuchajcie, dlatego, że garaż, w którym ten projekt jest realizowany, w którym mógłbym rozbierać ten samochód w dalszym ciągu, jest zajmowany. W tym garażu wykonuje się bieżące naprawy czy też remonty silników przy innych samochodach i nie mógłbym sobie pozwolić na uziemienie tego samochodu, zajmując tym samym przestrzeń i nie pozwalając pracować przy innych projektach. Także tak to wygląda. Postanowiłem zrobić dla Was taki właśnie krótki odcinek, krótkie takie wyjaśnienie, opowiedzieć, jaki będzie plan na dalszy, na ten samochód. No i tak jak widzicie, kiedy ja ostatni odcinek realizowałem, ten samochód tutaj wjeżdżał, to jest jakby kontynuacja właśnie tego materiału. Widzicie go dzisiaj w tym tutaj oto garażu, przy takiej oto plandece. No i tak możecie tutaj spojrzeć, trochę się tutaj zmieniło, doszła ochrona nadwozia. Myślę, że to jest fajne, żeby jednak ta wilgoć tutaj nie przeciągała, gdyż ta blacha również jest w środku odkryta. Kiedy będzie projekt realizowany, nie mam pojęcia. Myślę, że jeżeli pogoda na to pozwoli, ale nie wcześniej niż kwiecień. Trochę się zapędziłem. Opowiadałem Wam, że w grudniu ten projekt będzie już teoretycznie skończony. Wyszło, jak to w życiu często bywa. Nie wszystko nam się udaje. Także myślę, że w kwietniu, kiedy śniegi stopnieją, kiedy pogoda się zrobi naprawdę taka fajna, że będzie można uziemić ten samochód, będzie tam dalszy proces tej odbudowy. Na tą chwilę to, co mogę Wam tutaj teraz powiedzieć, przejmuję kamerkę i opowiadam Wam. Tutaj mój operator już mi w tym momencie dużo pomógł, także dziękujemy panu operatorowi, możesz już sobie wracać do swojego pokoju. No i słuchajcie, tak jak Wam wspominałem, E36 stoi sobie w garażu, dookoła mamy śnieg, jest zima. No ale dobra, co tutaj się wydarzyło w tym temacie? Tak jak widzicie tutaj pod spodem, albo w zasadzie samochód stoi na takiej piance, która jest fajną taką strukturą. O, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O, dokładnie coś takiego. Jest to pianka tak zwana ochronna i ona również służy do tego, żeby ta wilgoć nam tutaj od spodu nie przedostawała się właśnie do samochodu. To jeszcze tylko teraz gdzieś sobie tą kamerkę tutaj, gdzieś Was tutaj ustawię. No i dobra. O, może tak. Ja już szykuję kluczyki do fury. Sprawdzamy, bo ona nie była odpalana przez miesiąc. Tak naprawdę zobaczymy, jak ona sobie teraz poradzi. Akumulator jest naładowany, także myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Dobra. No jak widzicie, jak słyszycie i widzicie, pracuje, silnik pracuje. Moi drodzy, jak widzicie, BMW pracuje poprawnie, wszystko tutaj działa. Nic się nie zepsuło przez nawet ten okres, kiedy ona sobie tutaj stoi, a wiadomo jak było. Myślę, że za niedługo wrócimy do tematu E36. Też mnie to denerwuje, też mnie to boli, że przy tym samochodzie nie mógłbym popracować. No ale tak jak wspominałem, zima jest trudnym okresem dla nas wszystkich. Z różnych powodów właśnie się różne projekty przeciągają, nie tylko u mnie. No ale co możemy na to poradzić? Tylko myślę, że oczekiwać na lepszą pogodę, na poprawę pogody, przede wszystkim na koniec zimy, no i pracować dalej.
nie wiem, nie obiecuję, nie chcę już się wypowiadać, ile czasu jeszcze zejdzie przy tym projekcie. Mam nadzieję, że w końcu uda się tą podłogę już zrobić. Uzbrajamy się wszyscy w cierpliwość i co, widzimy się w kolejnym materiale z jakichś poczynań przy E36. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.